przywołuję do nas prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci. Pamiętamy, że to jest nasza odpowiedzialność, ale też spuścizna, też konstytucja, też pewnego rodzaju testament, który przekazywał nam świętej pamięci Lech Kaczyński. I niestety, ale zginął tam na tej nieszczęsnej ziemi smoleńskiej, właśnie za Polskę. Tą 14. rocznicę tej katastrofy zawierzamy tych wszystkich, którzy zginęli Bogu przez Matkę Bożą. Prosimy o radość życia wiecznego, a nam o tą postawę, właściwą postawę Polaka, człowieka wiary i patrioty. Znaliśmy bardzo wiele osób, które zginęły w katastrofie.